wiele akcji mamy takich, po których powinniśmy zdobywać gole. Dziś zdobyliśmy tylko jedną bramkę, okazało się to po raz kolejny za mało i żal kolejnego spotkania, po którym musimy się tłumaczyć i być załamani. Aczkolwiek, co nam pozostało, ja dalej wierzę, że w końcu się odblokujemy. Przyszedł kryzys w najgorszym momencie, bo przyszedł na początku rundy wiosenny, aczkolwiek ja głęboko w to wierzę, że od następnego spotkania z tego kryzysu wyjdziemy i mam głęboką nadzieję w to i proszę, żeby wszyscy też to wierzyli. Co należałoby zrobić twoim zdaniem przez ten tydzień, żeby zespół rzeczywiście zmobilizował się i odzyskał zaufanie kibiców? Zespół jest zmobilizowany, a zaufanie kibiców możemy odzyskać tylko i wyłącznie zwycięstwem i mam nadzieję, że tak się stanie od następnej kolejki, chociaż przyjechaliśmy dzisiaj z wielkim zamiarem wywiezienia 3 punktów z Elbląga. W pierwszej połowie graliśmy moim zdaniem dobrze, utrzymywaliśmy się przy piłce, stworzyliśmy mnóstwo okazji, aczkolwiek jedynym mankamentem w pierwszej połowie było to, że nie zdobyliśmy gola i jedynym, ale najważniejszym i niestety ten mecz potoczył się tak, że schodzimy z boiska pokonani.